Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku z Pawłem Nowakiem rozmawiam o tym, jak to jest po latach być poza światem Apple, podczas gdy to właśnie jego wprowadzało się nad Wisłę. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. No i doczekaliście się, tak jak obiecałem, że kiedyś ten dzień nastąpi, tak nastąpił właśnie dziś. Moim i waszym gościem, przede wszystkim waszym, bo to wy nalegaliście na tę naszą rozmowę, jest ten Paweł Nowak, zwany również Nietem swego czasu. Cześć. Cześć Krzysiek, dziękuję bardzo, witam wszystkich. Tak, Paweł wystąpił już raz u chłopaków w Maggatce lata temu, to było inne Apple, inne lata i pewnie też inny Paweł, co zaraz wybrzmi, ale do tej rozmowy nie będziemy się jakoś mega odnosić, bo to po prostu już czasy zamierzchły trochę. Cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli pogadać o tym, co jest tu i teraz. I zaczniemy od tego właściwie, co się wydarzyło 11 czerwca roku pańskiego 2011, bo to już tyle minęło, 12 lat. Kurczę, odkąd ogłosiłeś, że zamykasz Apple bloga. Przemek Pająk wziął i skomentował to, że to jemu się świat zawalił, bo on tak bardzo lubił Apple bloga. Pamiętam to, jak dziś na Spiderswebie nadal ten tekst wisi. No to zahaczając jakby o te początki, nie? W sensie, jak patrzysz 12 lat wstecz i patrzysz na dziś i miałbyś powiedzieć, wiesz, krótko, kim ty dzisiaj jesteś dla moich słuchaczy? No myślę, że dla małej, bardzo małej garstki tych słuchaczy mogę być dalej tym samym gościem i coś tam jeszcze mogą pamiętać, ale myślę, że potem jakby ta moja historia Apple'owa się przekształciła w dekadę, ponad dekadę pracy po prostu z biznesem i przedsiębiorczości, także pewnie może być garstka większa ludzi, którzy będą kojarzyć mnie z tego. No a kim dzisiaj jestem? No dzisiaj jestem, wiesz, ojcem czwórki dzieci, który pracuje sobie, już nawet nie założył żadnej firmy ostatnio, tylko pracuje sobie na etacie, jest mu tam bardzo dobrze i którego relacja z technologią ogranicza się do stricte użytkowej strony, no i jakiegoś takiego tam hakowania do it yourself. Czyli powiedzmy, że jakby mam więcej pewnie kontaktu z technologią niż average Joe z ulicy, ale nie jest to już moja praca. Gdyby nie Apple wtedy, w 2000 którymś roku i cała przygoda z Apple blogiem, to myślisz, że dzisiaj byłoby skrajnie inaczej? W sensie byłbyś już na którymś etacie, czy po prostu byłbyś stricte przedsiębiorcą, a może w ogóle, bo Apple tak to ukierunkowało? Więc to myślę, że założyłbym firmy na pewno. Apple Blog, to co mi dał, to dał mi to, że ta pierwsza firma była, jakby miała od razu dystrybucję, czyli jakby miała kontakt, no bo moimi pierwszymi klientami byli moi czytelnicy. Mm-hmm. Więc to jakby był fajny start do tego. Więc na pewno ta pierwsza firma w tym kierunku wystartowała i na pewno by tak się nie wydarzyło bez bloga i bez Apple. Myślę, że zakładałbym firmy, bo to było po prostu, to jest dalej w moim DNA i budowałbym po prostu jakieś biznesy. Nie jestem pewien, czy po prostu były to biznesy z jakichkolwiek sposób związane z Applem. A z technologią? Z technologią na pewno, no bo na 8 tych firm, które założyłem, 7 to były stricte jakby online biznesy. Okay. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że w sensie ja bym nie rozważam, jakby nie dumałem nad tym, teraz trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bardzo dobrze. Ja nigdy nie myślałem o tym, gdzie jakbym był, dlatego że jakby akceptuję to, gdzie jestem i raczej staram się myśleć, gdzie, wiesz, co w najbliższym czasie mogę zmienić, żeby być tam, gdzie chcę, więc raczej nie mam takich sytuacji, w której co by było, gdybym 12 lat temu coś innego zrobił, ale jestem bardzo wdzięczny za ten okres, do dzisiaj bardzo dobrze to wspominam, to był bardzo fajny, formujący okres dla 20-paroletniego Pawła i ja naprawdę bardzo dobrze to wspominam. Także w ramach serii Tworzę Internet, którą też pewnie część z moich słuchaczy jeszcze kojarzy, miałeś taki odcinek, no sobie generalnie, trochę o zapleczu Apple Bloga, trochę o zapleczu w ogóle, albo o zapleczach, które ludzie kojarzą z Apple Blog TV, bo one się tam, te wnętrza przewijały. No i powiedziałeś tam wtedy, że w
teraz, to był rok 2011 bodajże, jest najlepszy czas na tworzenie biznesu, jak ktoś myśli, żeby być przedsiębiorcą. I tak się zastanawiam, szalenie twoją odpowiedzią tu i teraz, w 2023, powiedziałbyś to samo, mimo wszystko, mimo koniunktury, mimo ekonomii? Wiesz co, myślę, że może być ciężej, bo wszystko jest... że rynek na pewno ten, którym ja wtedy uczestniczyłem, czyli budowanie młodych biznesów, skalowanie ich, szukanie inwestycji, klientów i jakby te takie early wzrosty, to się kształtowało, więc było łatwiej na pewno. To trochę tak jak wiesz, w Polsce w trakcie, w latach transformacji, czegokolwiek się nie dotknąłeś, to każdy biznes był sukcesem, bo po prostu było takie ssanie. I wydaje mi się, że mogliśmy być wtedy w tym samym momencie, a dzisiaj jakby nastąpiła bardzo duża profesjonalizacja na przykład tego rynku startupowego. I też, tak jak powiedziałeś, koniunktura na pewno nie pomaga, więc pewnie jest ciężej. Ale myślę, że jak ktoś ma w sobie jakiegoś takiego przedsiębiorczego robaka, to nieważne jest, jaki jest czas, każdy czas jest dobry. Okay. No dobra, to przejdźmy sobie do tych naszych tematów bliższych nurtowi tego podcastu i naszym żyćkom obu, czyli Apple'a. No właśnie, ciekawe, na ile to jest teraz u Ciebie w ogóle temat bliski, bo trochę rozmawialiśmy na offie i ja tylko zdradzę, że no na przykład Paweł niedawno dowiedział się, że Apple produkuje Studio Display, co jest znamiennym początkiem i punktem wyjścia naszej rozmowy dzisiaj. No ale jakby pytanie, które zadaję jakby każdemu z moich makowych gości, też w imieniu moich słuchaczy i od niego jednak zaczniemy, to jest... Jak ty dzisiaj korzystasz, już trochę zdradziłeś, no jako po prostu klient, z Apple'a i z czego ty korzystasz, nie? Po tych wszystkich latach. Jaki jest twój setup? Wiesz, dalej coś tam ogarniam. Faktycznie tego dowiedziałem się o tym Studio Display. To jest też śmieszna historia, do której możemy zaraz wrócić. Bo akurat z displayami Apple'a mnie wiąże jakaś tam historia. Siedzę przed dwoma 20-letnimi Apple Cinema Display, tymi aluminiowymi jeszcze. Wspaniałe starymi. Są. Są wspaniałe i no, to do tego za chwilę wrócimy, ale jaka jest moja relacja z Apple'em? No, używam MacBooka Air z M1, którą kupiłem, zamówiłem, bo tam była jakaś taka przesprzedaż króciutka miesięczna. Tak. Natychmiast jak tylko się pojawiły. Także wtedy wiedziałem, no nie wiem, kiedy to był 2020 może, wiedziałem, że te M1 wychodzą i widziałem, że to jest jakby zmiana generacyjna. I ja uczestniczyłem w jednej zmianie generacyjnej, kiedy PowerPC wchodziło na Intele i ta zmiana wtedy była fenomenalna, w związku z tym teraz, zwłaszcza, że też miałem starego MacBooka Pro 13 cali z jakimś tam ledwo dychającym Intelem, więc zamówiłem ten komputer, dwa zamówiłem od razu dla siebie i dla mojej żony. No i to jest moje jakby daily machine. Jakby jak zacząłem kolejną pracę, to kolejny mój pracodawca powiedział, że chce mi kupić MacBooka Pro 16 i w ogóle wszystko z Intelem, jakimiś tymi M2 Pro Max 3 i tak dalej, turbo. A ja nie chcę, ja chcę mieć mój komputer, ja lubię korzystać z swojego komputera, dlatego że raz, że mam pełną kontrolę nad tym, a dwa, że mogę robić rzeczy, których na firmowych komputerach nie szczególnie tam każdy by sobie życzył. Komputer mam podpięty, to jest jakby... To tu zrobię anegdotkę, bo miałem zawsze podobnie z pracodawcami. Dawaj. Zawsze byłem tym, który mówił no fucking way, ja nie chcę komputera firmowego, aż do momentu, kiedy mówiłem to samo i dodawałem jeszcze, bo jestem iPad only. No i jakoś tak magicznie stałem się przedsiębiorcą. Też byłem iPad only przez chwilę i faktycznie działało to dobrze. I faktycznie no, firmę się prowadziło łatwo na iPadzie. Wracając. Mam komputer spięty z tymi dwoma monitorami. To są 2x23 cale. One mają tylko Full HD, tam nieco więcej niż Full HD rozdzielczość. Ja jestem stary, mam 38 lat, nie potrzebuję jakichś tam większych rzeczywistości. Albo może nie widziałem lepszych monitorów na moim biurku, więc może nie mam porównania. Nie skadzili cię wszystkimi innymi tymi ekranami, na przykład z MacBooka Pro, tak, 14, nie? Chociaż wiesz, powiem ci, że ja mam tą 14, mam te 1000 nitów, a wiesz, no jakby Studio Display ma 60 Hz ciągle, nie? I ja na przykład nie jestem z tych gości, którzy cierpią, bo nie wiem, są w stanie wyczuć okiem do momentu bólu w czaszce, że zrobili błąd w życiu i nie kupili monitora za 45 tysięcy, nie? Może jestem dziwny. Nie, to tutaj zdecydowanie ja wydaję, wolę sobie dwa auta kupić niż taki monitor. Zresztą moja praca tego w ogóle, jeżeli moja praca, jestem w stanie wykonywać moją pracę na dwóch 20-letnich monitorach, to znaczy, że naprawdę nie potrzebuję żadnego innego monitora. I jeżeli zmienię je na wspomniane już Studio Display dwa razy, czyli te mniejsze, te tańsze, to się Studio Display nazywa, tak? Korekt.
Tak, no więc jeżeli wymienię je kiedyś na dwa studio displaye, to tylko po prostu z czystej próżności, a niekoniecznie dlatego, że mi są potrzebne. No i mój setup jest bardzo rozległy, oprócz tego jest dosyć rozległy, dlatego że ja lubię sobie podrukować jakieś rzeczy, jakieś akcesoria, coś sobie zamontować, także na przykład mam te monitory, one sławnie nie miały regulowanych nóg i te nogi były niskie. Także ja mam wydrukowane w drukarce 3D takie adaptery, które założyłem z tyłu i dzięki temu mogłem je powiesić na wezie. I pod tym monitorem mam wiszący telefon z Androidem stary, który używam jako kamera. Z tyłu jest jeszcze podpięty, jest jedna kamerka, która jest podpięta i patrzę za okno, bo te monitory mi zasłaniają pół okna, także jak chcę widzieć, co się dzieje z tamtej strony, to sobie mogę spojrzeć, a nie muszę, wiesz, za monitorem. Tak, wyglądać. Tak. A to nawet powiem ci, powiem więcej. Ja cię poproszę, żebyś zrobił zdjęcie tego setupu tak frontalnie. Ja go zalinkuję w opisie, bo to zaraz ktoś o to zapyta, że rany boskie, dlaczego nie ma linka do setupu i do zdjęcia setupu. Mam fajne foto, które zrobiłem, jak tylko wysetupowałem to biurko, bo biurko też mam regulowane, podpięte do internetu, także mogę głosem sterować. Super. Tu jest jeszcze mój, tu jest mnóstwo rzeczy w tym moim setupie, to jest takie moje małe miejsce, wiesz, no przy czwórce dzieci bardzo mało miejsc w domu jest moich i to jest jedno. No ale to dobrze, bo to jest trochę taki kazus Casey'ego Neistata, jego warsztatu. No nie? Każdy gdzieś tam z naszej bańki geekowej próbuje coś swojego na ten wzór mieć. Nie? Jak się już to uda, to potem człowiek lata ze szmatką i dba. Ja to znam to. 100% zgody. 100% tak. Zgody. Teraz powiem tak, a iPhone? Ty masz najnowszy? Czy jesteś tak jak ja dziwny i wymieniasz co ileś lat? Ja mam Androida, Pixela 6. Właśnie ci go pokazałem, a widzom, słuchaczom powiedziałem. Ja używam Androida od 2017 roku. Jakby odrzucam tą rzeczywistość, w której telefon kosztuje więcej niż dwa moje czynsze. Już nawet nie mówię jeden. Okay. Już niż dwa moje czynsze. I po prostu te telefony stały się dla mnie za drogie, jak na to, co mi dawały. I wtedy jeszcze iOS miał rzeczy, które mnie ograniczały, a Android ich nie miał. Także przeszedłem się na Androida, kupiłem sobie flagshipa i jestem bardzo zadowolony. I dodatkowo jeszcze od Google'a, także to już w ogóle jakby wpadłem w macki. No dobrze, a mimo tego używasz Maca, jakby, bo nie ma go czym zastąpić w sensie, tak? Bo to jest ciekawy wątek. Dlaczego w takim razie nie poszedłeś dalej, nie? Tak, na pewno Windowsa, na pewno nie wrócę do Windowsa. Myślę, że ta... No ja używam Maca pierwszego, kupiłem w 2015, więc już będzie to dwie dekady i myślę, że to już jest kwestia przyzwyczajenia i tego, że... Znaczy, kurde, moja historia kupienia pierwszego Maca wyglądała tak, że siadłem z kumplem, który właśnie kupił wtedy Maca używanego i ja północy z nim bawiłem się tym Maciem i dowiedziałem się, że wszystkie narzędzia, które są... których używałem na Windowsie, są też na Macu i po prostu następnego dnia zacząłem szukać Maca, bo to mi się tak podobało. I dalej mi się podoba. Do dzisiaj mi się podoba, nie podoba mi się estetyka Linuxów, nie podoba mi się estetyka Windowsów, nie podobają... Ja lubię floating Windows, lubię ten sposób pracy, który się nauczyłem i w którym wiem, że jestem produktywny. Więc Maca raczej nie wymieniam, plus jeśli chodzi o hardware, to jak wiemy, Apple produkuje bardzo premium rzeczy. I na przykład komputer jest moim narzędziem pracy. Więc jakby nie miałem żadnego problemu, że jak zamawiałem tego MacBooka Air, no Air zamawiałem, bo wtedy z M1 był tylko Air, tak? Tak. Zamawiałem Aira, to wziąłem największą, najbogatszą wersję z największą ilością dodatków i jeszcze dokupiłem Apple Care. Bo jakby to jest moje narzędzie pracy, ja po prostu chciałem mieć to narzędzie pracy Tak, i jak najdłużej, żeby się ten wydatek amortyzował, a on się amortyzuje bardzo szybko swoją drogą, a to, że później jest kuloodporny, to taki dodatek do całości. Zawsze tak było i na szczęście z Macami 90% tak zawsze tak do tej pory jest. Potwierdzam. Powiedzieli, że Apple jest za drogie i tak sobie wspominam jeszcze te początki i twoje, bo o nich już w paru miejscach opowiadałeś, odbieranie później komputera na stacji Kraków Główny, etc., etc. To myślę, że część słuchaczy kojarzy już też tę historię. No a ja na przykład mam historię pod tytułem jechanie z małej mieściny Nowego Sącza do Krakowa jakimś autobusem typu szwagier i dzwonienie, wisiałem na tym na telefonie z gościem z jedynego APR-a wtedy w Polsce i który to miał kolejkę przed salonem w Galerii Krakowskiej i jak miałem 30 minut, żeby dojechać, nie wiem, mogłem równie dobrze biec, to były jego słowa, ale jak nie dobiegnę, to on daje tego kompa komuś innemu. To były takie czasy. Tak. więc dzisiaj jest trochę inaczej i mam wrażenie, że też jest inaczej ze względu na cenę, bo człowiek z ulicy nie wchodzi do jakiegokolwiek APR-a i nie mówi dzień dobry, proszę najdroższego Maca, nie? Bo jak sobie w ogóle zacznie od podstawowego, to
prawdopodobnie już wtedy zrobi wielkie oczy, nie? Czy Apple jest za drogie teraz, według ciebie, mimo wszystko? Tak, według mnie są bardzo drodzy i jakby te ceny tych nowych komputerów, w sensie, tak jak powiedziałem, do pracy, myślę, albo może nawet w tej perspektywie, że to jest narzędzie do pracy, to zaczynamy się ocierać o to, że to zaczyna być deczko przegięcie, no bo jakby na przykład generacyjnie się nie zmieniają te, no tam powiedzmy z Intela na M1 przesiadka była zmianą generacyjną, ale jakby już przesiadka z M1 na M2 może nie być dla kogoś warta tych paru dziesięciu albo parunastu tysięcy złotych, które od niego się wymaga. Wydaje mi się, że jest za drogo, ale naprawdę nie wiem dlaczego, bo już też ten, to jest tak, że ten kult i ta otoczka, którą Apple miało wiele, wiele, wiele lat temu, ona wydaje mi się już jest doczko rozcieńczona. Jest tak, że to jest jednak social proof w tym momencie. Wszyscy w Stanach mają iPhony. Jak ktoś ci wysyła SMS-ka i masz zielony balonik, no to jest zaraz, że o ja normalnie on ma Androida, bo jest biedotą, nie? Jakby wydaje mi się, że to jest zrobione bardzo... To jakby tutaj ta zmiana naszła i dalej Apple jest zwycięzcą tego, no także kudos dla nich za kierowanie tego. Tak, swoją drogą te dymki i kolory ich to jest w ogóle sprawa społeczna w Stanach. Tam są pozwy grube, więc to jest niesamowite, to jest po prostu... Wiem, do tego ja użyłem. Dokładnie tak, niebieskie versus zielone, 100% zgody. Ja w ogóle usłyszę moją córkę w tle, którą wy też na pewno słyszycie. Także będziecie sobie słyszeć. Tak, możecie sobie słyszeć. Tutaj nagrywamy jakby realne życie. Nic reżyserowanego, więc tutaj zostaje w tle. Dobra, to pytam a propos jeszcze córki, jak już wywołałeś, to zrobię most do życia rodzinnego. Zanim padnie to pytanie, czy twoje dzieciaki mają pierdzielca na punkcie Apple'a i czy mają już iPady, to z jakich ty rzeczy takich domowych korzystasz? Bo kiedyś miałeś, pamiętam, Apple TV, nie? Lubiłeś takie rzeczy, które gadały z domem. To zostało, czy generalnie nie masz już nic z tego? Apple TV nie mam, bo wtedy jak miałem Apple TV, to też było tak samo jak iPhone, to był zamknięty ekosystem, no i jakby nie mogłem tam rzeczy robić. Było tylko Apple TV, nie? Teraz wydaje mi się, to jest jakby platforma, która pozwala nam zainstalować Netflixa, nie? No właśnie, tak jakby wtedy, kiedy ja dokonywałem tych decyzji, na przykład jak kupić telewizor, no to dużo bardziej do mnie przemówił, i nie mów nikomu, Android TV, bo po prostu pozwalał mi na... Łącznie z tym, że na Android TV zainstalowałem sobie apkę Apple TV. I jakby to... Jakby wolę systemy, które załączają inne i są trochę bardziej takie obszerne. I w domu nie mam ani jednej zwykłej żarówki, prawie ani jednego zwykłego gniazdka. Wszystkie rzeczy mam podpięte do asystentów i z wszystkim mogę się komunikować i robię to. Używam rutyn, mam hardware i software, który jest zarówno sprawdzony i taki, który wiem, że musi działać, typu na przykład światła i przełączniki, no tam zrobię tak, że jak ktoś wchodzi do mnie i odwiedza mnie, nie wiem, tam moja mama na przykład podlewa mi kwiatki, jak mnie nie ma, to ona jest w stanie włączyć światło, ale mam też takie, które są totalnie eksperymentalne, które ja sam zrobiłem na tym jakimś tam ESP czy jakimś Raspberry polutowane, etc. To powiem ci, że mam podobnie a propos tego smart home'u i nawiązując jeszcze do Apple TV, zobacz, wtedy to by było, przepraszam, nie do pomyślenia, żeby Apple w ogóle wydało aplikację do swojej platformy streamingowej, gdyby ją wtedy miało, nie? Na playaki, Xboxy czy telewizory, nie? Każdego producenta. No teraz jest to standard, bo oni też musieli nadążyć za rynkiem. No, to... I myślę, że akurat to zawdzięczamy Cookowi, nie? Bo gdyby pewnie Jobs dalej żył, to ja nie mam na przykład pewności stuprocentowej, że Apple by istniało. I tak sobie radziło na giełdzie, na przykład jak teraz sobie radzi. Nie? Myślę, że mogło być gorzej. Ciekawe. No na pewno coś w tym jest i tak, bo Jobs miał bardzo specyficzne podejście, które faktycznie jest zupełnie nieżyciowe i to na przykład ta blokada platform to jest świetne. Tak, no i właśnie wiesz, ja nie wiem, czy on by po prostu był w stanie się odkleić, nie? W jakimkolwiek momencie, nie? Nawet nie mam pewności, czy by Apple TV Plus jako platforma VOD, świetna nomen omen, jeśli chodzi o jakość kontentu, powstała. Czy by miała prawo do tego, nie? Nie wiem. Na przykład, no. Powiedz mi tak, jeżeli mówimy na przykład o życiu teraz, no to jest życie już trochę po wypięciu się. Ja sobie do tego zrobiłem analogię, jak się przygotowywałem do tego odcinka. Dosyć oczywistą dla mnie, bo pamiętam czołówkę Apple Block TV, kiedy Piotrek wyciągał wtyczkę, nie? Wtedy na końcu tej czołówki odpinał iPoda, nie? Od tej muzyczki. No i tak sobie myślę, że Paweł Nowak to wyjął wtyczkę od Apple'a, jak zamknął appleblock.pl. Jak się... tobie żyje generalnie poza tym światem newsów, etc. Nie? Jak to jest? Bo wielu na przykład dziennikarzy technologicznych, mówię w tym też o sobie,
Na przykład znam takich, którzy chcieliby. I kurde, tylko nie da się, nie? Co ja będę innego robił? Albo coś w tym stylu, nie? A ja mam wrażenie, że ty jesteś dobrą osobą, żeby to pytanie zadać, nie? Bo masz ten background już wieloletni, po. Znaczy, moje wyzwanie z blogiem i z prowadzeniem tego, nazwijmy to, newsowego, jeśli można było tak nazwać, albo blog kiedykolwiek, tego newsowego bloga, był taki, że ja to się opierało wszystko na mnie. Także na przykład moja decyzja, żeby zamknąć bloga i zacząć się skupiać na innych rzeczach, jest taka, że to ja chciałem budować produkty, które dalej działają, kiedy ja pojadę na urlop. A nie ma sytuacji, że ja jedę na urlop i 2 tygodnie się nic nie dzieje. Albo muszę się bardzo przygotowywać, żeby napisać na 2 tygodnie teksty do przodu. Także ja chciałem po prostu z usługi zrobić produkt, no i to jest to. Jeżeli chodzi o wypinanie się, to wiesz, jakby nie znosi, ciekawość nie znosi próżni. Ja po prostu zainteresowałem się wtedy innymi rzeczami, albo kontynuowałem jakieś tam rzeczy, którymi się interesowałem wcześniej. I jest dużo łatwiej niż się pewnie wydaje, kiedy to robisz. Więc wcale nie było tak trudno. Nie śledzisz teraz, jak rozumiem, takich, nie słuchasz jakichś treści takich typowo technologicznych, żeby być na bieżąco. Nie? Żadnych newsów, żadnych treści typowo technologicznych. Tak jak ci powiedziałem, dowiedziałem się, że jest Studio Display, bo stałem koło jednego. Po prostu wszedłem do sklepu, bo musiałem kupić słuchawki, bo zapomniałem, więc wszedłem po AirPodsy i patrzę się, jakiś monitor, nie? A to jest ten monitor za 50 patyków? Patrzę, on nie jest za 50 patyków. No i tak się jest inny. Zaczęło się to wszystko też od radia właściwie, nie? Można powiedzieć tak trochę przywołując Radio Frycz, bo podcasting wtedy to było dla nerdów zupełnie. Już niektórzy mówią, że nadal jest, chociaż boom jest znaczący, ale wtedy no to było zupełnie dla nerdów. Był ten podcast, Apple Blog na początku. On już chyba nigdzie nie wisi swoją drogą. O ile Apple Blog TV wisi, to podcast już nie. Paweł też potwierdza, kiwając głową, że nie. Natomiast ja go pamiętam i tak sobie myślę, że... Nie wisi. Ciekawe, co by było, gdyby to teraz na przykład nastąpiło, nie? Czy taka formuła, jak wyście wtedy w trójkę mieli, ona by się teraz przyjęła, nie? Na zasadzie takiego zupełnego siedzenia przy kawie i gadania nieraz o jednej aplikacji przez nie wiem tam ile, ale długo. Ciekawe, nie? No bo ten podcasting się mega rozrósł. Tak, podcastów akurat słucham sporo. O, super. No, nietechnologicznych. I jakby słucham też takie, które właśnie jest po prostu trzech gości. Mam nawet podcast, który jest, to jest dwóch gości, którzy siedzą w barze. I oni serio nagrywają to w barze i po prostu siedzą przy barze i gadają o pierdoł. Ej, naprawdę, oni po prostu gadają o pierdołach, to jest oczywiście dwóch komików, więc jakby to samo w sobie jest zabawne, ale myślę, że ta formuła dalej jest aktualna i tak jak my sobie tu siedzimy i gadamy, no to dzisiaj mamy jeden specyficzny temat i po prostu ten temat, tematowi poświęcimy godzinę. To, czego na pewno tęsknię za tym, to była moja wymowa, jak prowadziłem audycję raz na tydzień, to moja wymowa była dużo lepsza niż w tym momencie jest. A to nie zauważyłem, ale to pewnie ty pamiętasz to lepiej, okej, no. Ja zdecydowanie, ja się nie plątały mi się słowa, nie łączyły mi się, a dzisiaj już ze 4 razy się złapałem na tym, że gdzieś tam zapomniałem języka polskiego. Ale wiesz, bo to też jest tak, że jak robisz to bardzo często, no ja na przykład w tym tygodniu nagrałem 4 audycje, to ty po prostu jesteś w tym flow, nie? Jesteś w momentum i jak jeszcze lubisz gadać, tak. To jest jakby dosyć naturalne. Tak sobie myślę jeszcze później, idąc jakby po nitce do kłębka, o Apple TV ogólnie jako tworzę na YouTubie, nie? Wtedy YouTube technologiczny w Polsce... No to powiedzmy, że było tam Apple Blog TV, tak, no, nie? I wiesz, i tak sobie myślę, że teraz tego jest już masa w ogóle i oczywiście z liderami takimi dosyć widocznymi i pomniejsze kanały również, ale kurczę, to też jest tak, że ten format, który wy z Włodem gdzieś tam zaczęliście, nie? Ten stół dwóch nerdów gadających o technologii, on później zniknął, no i teraz jest już jakby standardem po tym kolejnym powrocie, nie? I Trochę szkoda i to nie jest tylko moje zdanie, ale z trzeciej strony tak sobie myślę, czy byłoby dzisiaj nadal o czym gadać, nie? W tym formacie, w Apple Blog TV. Wiesz co, to zabrzmi totalnie nieskromnie, ale to jest zawsze kwestia charakteru. I pewnie tak. Jak wiesz, format jest pochodną tego, czy macie o czym gadać i czy chcesz o tym o czymś gadać.
I tematy zawsze można znaleźć. My z Włodkiem, jak pracowaliśmy nad tymi rzeczami, to już mieliśmy odcinki, do których się przygotowywaliśmy, które były super zresearchowane, a były odcinki, gdzie wpadaliśmy 35 minut przed nagraniem, połowa z tego czasu była ustawiona na setup, a połowa była na zasadzie, okej, dobra, o czym będziemy gadać. I one wychodziły równie dobrze. I myślę, że jeżeli jest osobowość, to jakby warsztat można dorobić, a nie można tego zrobić w drugą stronę. Jeżeli ktoś ma super warsztat, a nie ma osobowości, no to po prostu sobie nie poradzi. Bardzo, bardzo ciekawa puenta tego wątku. Jakbym miał jeszcze zahaczyć o jeden temat, który mnie tu interesuje, to bym na pewno zapytał, dlaczego nie istnieje i komu przeszkadzał blip, bo wiesz, jaka jest teraz afera dookoła Twittera. I tak sobie myślę, dla tych, którzy nie kojarzą, blip to jest taki polski Twitter, który lata temu istniał i tam ta cała nasza był i tam cała nasza jakby tygiel nasz eplowy, półświatku polskiego się zawiązywał. Potem zemigrował na Twittera, z którego teraz migruje na Mastodona, bo jest masowy eksodus. Kurczę, czemu takie projekty polskie, nie? Miały taki okres złote lata miały. Wszyscy kopiowali to, co było na zachodzie, nie? Wszystko umarło, nie? Tam brakło wizji, jak ty myślisz? Znaczy, wiesz co, to jest tylko taki przypadek, w którym, wiesz, jak wchodziły większe, jakby blip był kopią czegoś, co istniało w Stanach, albo istniało gdzieś globalnie i to coś, jak zaczęło wchodzić do nas, to ogólnie jakby okazało się, że blip nie ma tego value proposition, tej propozycji, tej wartości nie ma. No i jakby oryginał okazał się być lepszy. Czego na przykład przykładem przeciwnym jest Allegro, które uwielbiam pod kątem produktu i jak się rozwija, bo Amazon sobie nie poradził, tak? W sensie eBay sobie nie poradził na pewno, a Amazon sobie bardzo kiepsko radzi tutaj w Polsce. No po prostu dlatego, że ta nasza lokalna, w cudzysłowie teraz mówię, kopia okazuje się być lepsza niż Amazon czy tam eBay. Także myślę, że blipa zgubił brak takiego identity swojego i po prostu jak wszedł oryginał, z którego blip został skopiowany, no to to wiadomo, jak się potoczyło. Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu, The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl/newsletter. Tam garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. A propos Twittera, to jeszcze zapytam, jak śledzisz to, co wyprawia Musk teraz, to w jakiś sposób jest to, wiesz, godne takiej ilości uwagi, jaką się poświęca, chociażby w naszej bańce, bo jest tego ogrom i jakiś eksodusów, czy uważasz tak, jak to już raz zdradziłeś, że Boże nie, ludzie zajmijcie się swoim życiem? Boże nie. Kurwa, nie mogę już po prostu z tym tematem. Ej, słuchaj, jeżdżę Teslą i jeżdżę Teslą, lubię to auto, ale jestem mega zarąbiście jakby daleki od tego, żeby mówić o jakimkolwiek kulcie, wiesz, Maska. Mhm. Po prostu to, co się robi, to, co media robią z niego, wiesz, każde pierdnięcie i każdy głupi tweet jest opisywany jako Elon Musk has stated. Tak. On nie stated, on wrzucił tweet, który miał 19 znaków i był zakończony emoji i to nie jakby nie zasługuje na to, żeby robić z tego to, co się robi. A już pomijam, abstrahując z tego, że troszeczkę facetowi odjebało i no, kupił Twittera, no prawda, kto Boga temu zabroni, myślę, że to jest idealna definicja tego, ale ale też deczko bez wizji. W sensie teraz wygląda na to, że wizją jest jedynie sfinansowanie tego, odbicie się finansowo i obstawiam, że za chwilę Musk na białym koniu z pelerynie powie, teraz sprzedaję Twittera tej firmie Private Equity za 44 miliardy, więc nic na nich nie zarobiłem, co prawdą nie będzie, ale nic na nich nie zarobiłem, dlatego że już poczyściłem i teraz już Twitter ma dobre fundamenty. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, ale po prostu nie mogę, serio, nie mogę. Znaczy ja też nie mogę, dlatego że po prostu uważam, że tam i tak Twittera tworzą ludzie, nie? I ci ludzie, którzy go tworzą, tak na przykład nawet w naszej technologicznej bańce, oni nie przynależą do globalnego eksodusu na Mastodona. No nie, oni tam dalej są i generalnie zajmują się życiem, którym się zajmowali i jakby dalej jest
czego szukać na Twitterze, po czym na przykład na Mastodonie, choćbym chciał. No ja na przykład tam nie znajdę wątków związanych, kurczę, nie wiem, ze wszystkimi rzeczami, którymi się interesuję, a na Twitterze znajdę, bo na przykład na Mastodonie nie znajdziesz wątku z kawą Speciality. A na Twitterze znajdziesz nawet cyrkol poświęcony po polsku temu tematowi i tak dalej. Nie wiesz, jakby to jest... No po prostu ja nie rozumiem poziomu wydatkowanej energii na to, żeby kręcić to dookoła całą tę dyskusję, nawet zakładając temat Ilona Muska, który jest bardzo trudny i on robi złe rzeczy. Nie? Także... Ale par sami też troszkę kontrybujemy do tego, bo to jest tak, że oczywiście, wiesz, opinia publiczna jest podąża tym, co o czym dyskutują, kiedyś dyskutowali i jakby rozpoczynali dyskusję dziennikarze. Dzisiaj dziennikarstwo zostało zrównane do pisania tematów krzykliwych i przeklejenia tweetów od jednego czy drugiego miliardera, ale my też o tym dyskutujemy. Także to jest tak, że temat jest chodliwy, reklamy się sprzedają, w związku z tym dalej jest chodliwy i będzie coraz bardziej, będzie tak długo chodliwy, jak długo ludzie będą klikać te linki i patrzeć, co tam ciekawego odwaliło Maskowi, albo nie, bo może czasami mu nie odwala, tylko czasami dziennikarze po prostu go malują w ten sposób. To jest inny wątek, ale już nie kontrybując temu, bo słusznie złapałeś temat, jakbyś popatrzył teraz na portfolio Apple tu i teraz dziś, to ty wierzysz w to, że kolejną rewolucją na przykład będzie mityczny headset Reality Pro, whatever, jak on się będzie nazywał, który nas wytnie ze świata? Bo dla mnie to jest zupełnie nie Apple'owe, nie? Choć pewnie się wydarzy, ale no nie wiem, czy ten drop. Tak, z tym to jeszcze pamiętam z czasów bloga i dlatego też między innymi te tematy związane na przykład z Teslą czy właśnie teraz z Applem, patrzę na nie z przymrużeniem oka, bo pamiętam, że były takie sytuacje, w której jakiś dziennikarz napisał, albo nie, inny przykład, gdzieś na jakimś forum, kiedy jeszcze były fora, jakiś fan zrobił fan art, zrobił jakąś graficzkę. Aha. I na podstawie tej graficzki powstał jeden tweet i na podstawie tego tweeta jakiś dziennikarz podchwycił temat i mówi, co by było gdyby, i opisał to rzeczywiście, mówi, to jest fan art, co by było gdyby. Ale potem jakby przeszliśmy przez cykl, powiedzmy minęły 3 dni i to już było obserwowane jako news. Apple is reported to work on A i tutaj wstaw dowolną rzecz, o której myślisz. I myślę, że to jest bardzo ciekawe miejsce, w którym Apple jest, bo będąc tak bogatą firmą, z tak solidnym portfolio produktów, oni de facto, jak popatrzysz na to, oni są totalnie nieinnowacyjni w tym momencie. Fakt, tak, że przyszedł na M1 i własny silikon jest dobrym rozwiązaniem, ale ARM procesory ARM jakby były i to nie jest jakby rewolucja. Rewolucją jest to, że oni dostarczyli i hardware, i software i to powiedzmy działa, ale w tym są dobrzy i to robią od wielu lat. Ale jako firma są totalnie nieinnowacyjni, nie ma żadnych nowych rzeczy od nich. I myślę, że to może być ciekawa sytuacja, czy oni będą w stanie z tego wyjść. Bo to, że potrafią hardware dowozić i iterować go i ten hardware jest coraz lepszy, a następnie go marketować i sprzedawać, na świecie to już wiemy, że potrafią zrobić. Oczywiście. Ale czy potrafią dogonić innych? No, to jest ciekawe. I czy myślę, że to może popchnąć ich faktycznie do jakichś takich właśnie nowych branży zupełnie. No, oni potrzebują czegoś zupełnie nowego, nawet jeżeli miałoby to być testem. Tak mi się wydaje. Nie, bo zobacz, oni mogą sobie pozwolić na to, żeby, no, przykład iPhone'a mini. Był iPhone mini rok temu, 13 mini, w tym roku nie ma 13 mini, bo się nie sprzedał, jest za to 14 plus, którego nie było rok temu. Wiesz, to cały czas mi się wydaje, że to jest też eksperyment na żywym organizmie, no bo oni mogą to robić. A w sensie, przy tej skali... Znaczy stawka jest dużo większa, tak, stawka jest dużo większa, ale na pewno mają na to sposoby, no ale wiesz, jakby Apple też nie jest znane ze spektakularnych sukcesów, wiesz, wycofanie jednego telefonu, zastąpienie go drugim, to nie jest jakby poziom tego, wiesz, to jest tak, czekaj, kto robił, Google wydało kiedyś taki następcę maila i nazwali to Google Wave. To było tak, 10 tak, lat tak. temu albo 15 lat tak, temu. To prawda. I to były takie live maile, tworzenie wątków, które były live aktualizowane. I oni tam ponieśli ogromne inwestycje i dosyć spektakularną porażkę, kiedy w końcu ten temat został zamknięty. Ale to było ich podejście do tego, żeby to zrobić. I wydaje mi się, że Apple od dawna nie miało takiej sugestii, takiej sytuacji, w której mają nowy produkt, a jednocześnie ten produkt jest taki fenomenalnie nieudany i potem się z niego wycofują. No to prawda. No ciekawe. Ja jestem, jeśli chodzi o headsety czy samochody, no nie mam opinii. Będzie co ma być. Pewnie będzie. Ale interesują cię te tematy, więc gdzieś być może nie jesteś jedyny. Nie?
Na pewno usłyszę na ten temat coś kątem oka gdzieś i powiem, oj, moment, moment, ten headset, ci wszyscy ludzie zachodzą z tymi rzeczami na głowie, to jest coś? A oni powiedzą, tak, to już 6 lat. To Apple. Powiedz mi jeszcze trochę o tym twoim drugim, trzecim, piątym żyćku. Swego rodzaju, nie wiem, czy to jest backup plan, czy zawsze był, czy może gdzieś od zawsze byłeś tym majsterkowiczem. Pytam o do it yourself, bo to się przewijało nawet już przy końcówce Apple Block TV, nie? Teraz to gdzieś kontynuujesz, to opowiedz o tej miłości swojej w życiu, bo o tym to jeszcze chyba nigdzie nie opowiadałeś. To ja ci oddaję głos. Bardzo, bardzo lubię te tematy właśnie. Znaczy, do it yourself to u mnie są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że no jeszcze przed pandemią, już w trakcie pandemii zamknąłem, ale miałem warsztat, w którym wiesz, i sobie spawałem, i miałem rzeczy z drewna, i jakby robiłem te takie powiedzmy bardziej fizyczne rzeczy, ale jednocześnie bardzo lubię elektronikę i nie wiem, teraz na przykład na moim biurku leżą, wiesz, to by mogę pokazać, a widzę, muszę opisać, leżą fragmenty do windy do projektora, bo przeprowadzamy się za chwilę do innego domu i tam chcę mieć windę do projektora i wszystkie windy, które, taka żeby z sufitu projektor wyjeżdżał, wszystkie windy, które znalazłem, po prostu są duże, do dużych projektorów są bardziej, bym nazwał, powiedziałbym, przemysłowe, a ja chcę taką, no pod moje potrzeby, do małego projektora, małą windę zgrabną, która będzie operowana przez rutynę w Google Asystencie, także te wszystkie rzeczy umiem, lubię i wszystkie moje umiejętności, które pewnie przez ostatnie 20 lat zdobyłem, bardzo mi w tym pomagają. Także zdecydowanie lubię. Powiedziałeś ciekawą rzecz a propos tych rzeczy z ostatnich 20 lat. Czy ty się zgodzisz z czymś takim, że nie warto się szufladkować na zawsze w czymś jednym, pasji, jakby wiesz, duży worek teraz otwieram, no nie? Bo można sobie uciąć właśnie dopływ tych umiejętności, tych skilli, które potem się skatalizują i potrafią po prostu mieć no, lepsze życie, nie? Ja jestem chodzącym przykładem, że to warto robić. Wiesz, moja praca dzisiaj, jestem product managerem. Product manager to jest taka osoba, która rozwija jeden produkt w firmie, która tych produktów ma więcej. Albo chcę mieć więcej, na przykład w mojej firmie jest całkiem sporo tych produktów i ja jestem w pełni odpowiedzialny za ten jeden produkt i dobry product manager, oprócz wszystkich innych rzeczy, które product manager powinien robić, musi mieć dosyć rozległą wiedzę z różnych branży. No w moim przypadku oczywiście to jest IT i te branże to jest na przykład backend i frontend i design i testy albo go to market, rzeczy związane z analityką, data, te wszystkie rzeczy. I ja na przykład przez moje ścieżka, którą przeszedłem przez te lata, to jest ścieżka, w której ja dużo poznawałem nowych tematów, ale nigdy w żaden z nich nie wchodziłem głęboko. Więc efekt jest taki, że moja wiedza jest bardzo rozległa, ale bardzo płytka. I oczywiście nie mam absolutnie żadnych szans, jeżeli spotkam się z jakimś domenowym ekspertem, no to on jest, czy ona, będą mnie bić na głowę. Ale w takim ogarnięciu, co zrobić, jaki kierunek iść, albo co jest możliwe, no to tutaj ja mam dosyć dużą przewagę nad innymi. I to będę też moich dzieci uczył, bo to po prostu jakby zamaczanie palca w dużej ilości wody jakby tylko troszkę się dla mnie bardzo dobrze skończyło, więc myślę, że nie widzę słabych stron tego. Okej. To ciekawy wątek, bo niektórzy właśnie mówią, że wiesz, że słabym punktem jest później właśnie to, o czym powiedziałeś, że wszędzie jesteś gdzieś tam na płytko, no więc trochę twoja wartość idzie w dół. Tylko że jak sobie zobaczymy z drugiej strony, to ty jesteś bardziej gotowy na dzisiejszy świat, który no jest, musi być gotowy na wszystko, dzisiejsze życie, które musi być gotowe na wszystko, bo my nie wiemy, co się jutro stanie, nie? Będąc wielodomenowym, niż właśnie będąc super ekspertowym w jednej rzeczy, tylko co jak cię wytnie, no nie wiem, ChatGPT. To oczywiście jest przykład taki, bo jest nośny, ale jakby wiesz, nie? No. Wiesz co? To jest tak, że jak masz wiedzę rozległą, ale płytką, to jesteś gotów do tego, żeby dowolną z tych dziedzin pogłębić. A kiedy masz dokładnie wiedzę domenową i głęboką, to masz pewnie ciężki moment, żeby gdziekolwiek indziej skoczyć. Więc again, wydaje mi się, powtórnie, ja jestem w dobrym miejscu i zadowolony z tego, jak to się potoczyło. Powiedziałeś, że jeździsz Teslą, a ja pamiętam ostatnio, gdzie mi się urwał film, to jest pewnie ludziom w internecie też, bo potem z niego trochę zniknąłeś, to jest, że ty sprzedałeś samochód, bo gołębie go osterowały. Jak to się stało, że już nie rower?
Wiesz, ja mieszkam w centrum Krakowa i moje życie się toczyło tutaj naokoło centrum Krakowa, więc bardzo długo, zresztą do dzisiaj mam 3 rowery i tych rowerów używam, jeżeli tylko mam możliwość. No ale przychodzi taki moment, że trzeba zawieźć dziecko do przedszkola i też ich zawoziłem na przyczepką rowerową, którą też posiadam i jeździliśmy sobie i woziłem ich. No ale w pewnym momencie ich jest 2, potem jest ich 3, no i zaczyna być jakby, przyczepki już się nie da do przyczepki zapiąć, także po prostu dotarł moment, w którym wróciłem do samochodów, nawet do jeżdżenia po mieście. Ale głównie używamy na trasy. Znaczy nie, przepraszam, let me restate. Dlaczego Tesla? Wiesz co, Tesla kupiliśmy, bo nie stać nas na spalinowe auto. Nice, rozwij wątek. No. Robimy 30 tysięcy kilometrów rocznie, bo jeździmy na drugi koniec Polski do teściów i do rodziny. Także raz na parę tygodni staramy się tą taką trasę zrobić. No i po prostu, jeżeli jeździliśmy wcześniej autem, którym kilometr kosztował złotówkę, i na mieście, i na trasach, i w mieście, i na trasach, to po prostu nas na to nie było stać. Także kupiliśmy auto, w którym podróż zamiast 1500 kosztuje 300 zł. No i jakby rata leasingowa się sama spłaca. Plus to jest ponownie to takie, no nazwijmy to bycie early adopterem. To nie jest moje pierwsze auto elektryczne. Pierwsze auto elektryczne kupiliśmy w 2016 roku, kiedy miałem jedno dziecko. To był Volkswagen e-Golf. Volkswagen wydał totalnie stricte elektrycznego Golfa. Ja sobie go kupiłem, ściągnięty był ze Stanów, nie przeze mnie, tylko przez kogoś, to było moje pierwsze auto i wtedy się zakochałem, jakby ja bardzo lubię tę technologię i jakby samo jeżdżenie, wiesz, ładowanie mi w żaden sposób nie przeszkadza, jak masz 4 dzieci, to i tak się zatrzymujesz przez chwilę. To prawda. Na jakieś przystanki, także zresztą już przy 2 to nie miało żadnego znaczenia. No więc summa summarum, tymi elektrykami już jeździmy. No, a to jest jakieś takie przedłużenie też gadżeciarstwa? Czujesz to w ten sposób, czy zupełnie utylitarnie? Na pewno. To zdecydowanie. No wiesz, też mogliśmy kupić, przy 6-osobową rodzinę, to mogliśmy kupić Nissana ENV200, czyli de facto przekonwertowaną furgonetkę z dołożoną baterią pod spodem i też byśmy w 6 osób jeździli, albo Opla Zafirę. No ale nie jeżdżę Oplem Zafirą, tylko jeżdżę największą i najdroższą Teslą, jaka istnieje, która ma 500 koni. I to zdecydowanie jest przedłużenie gadżeciarstwa, no bo wiesz, dzieci zawiozę do przedszkola, ale wiesz, kto nie ruszył spod świateł pierwszy z piskiem 4 opon elektrycznym autem, niech pierwszy, wiesz. A jak jest z awaryjnością jeszcze, podpytam tej Tesli, z serwisowaniem? Bo to jest taki temat, że wiesz, no rzadko się rozmawia z kimś, kto ma Tesla, chociaż akurat w tę środę nagrywam też z człowiekiem ze Stanów, to sobie porównam opinię, aczkolwiek no coś jeszcze o tym jakbyś powiedział, bo to też ciekawe, no, myślę, że nie tylko dla słuchaczy, nie? Wiesz co, my kupiliśmy auto używane, no bo na nowego X-a nas nie było stać, albo może nie byłoby rozsądne kupować nowego X-a, który chyba kosztuje 700 tysięcy złotych, to jest w ogóle totalnie jakby, ja kupuję dom za 700 tysięcy, to jest ten model, który jest duży, ma dużo baterii, jest drogi. Kupiliśmy używane to auto, parę rzeczy się zwaliło oczywiście, nigdy jeszcze nie miałem auta z pneumatycznym zawieszeniem, które się nie zwaliło, więc tutaj jakby kontynuując tradycję, pneumatyczne zawieszenie się zwaliło, począwszy od kompresora, skończywszy na amortyzatorach. A poza tym to eksploatacyjne rzeczy, nie? Tam jakiś kawałek zawieszenia się wybił, tam jakieś, wiesz, klamka do drzwi, coś odpadło, także generalnie jakieś takie pierdoły, ale żadnych problemów takich jakby stricte elektrycznych, czyli tych związanych z tym, że to jest inne auto. Nie mam problemu z baterią, nie mam problemu z motorem. A z softwarem? I mam jeszcze gwarancję. Update'y raz na 3 tygodnie, bardzo miło, to też mi się podoba. I to też jest jakby świetny sens, ten taki, jak rozmawialiśmy o tym, jak bardzo media pompują to, no to nagrywamy ten podcast 3 dni po tym, jak ten National Highway Association w Stanach, czyli ten jakiś taka instytucja odpowiedzialna za bezpieczeństwo na drogach, powiedziała, że Tesla musi poprawić wszystkie modele S i wszystkie modele X. I jakby to, jak media podchwyciły to oczywiście, że Tesla wycofuje z dróg wszystkie modele S i wszystkie modele X, czyli setki tysięcy samochodów, firma w ogóle upadnie, no masakra. A oni od tego czasu wydali software update, który rozwiązał problem i tematu już nie. Ja widziałem na Twitterze kilka dni temu, zaraz mi tu ktoś wyskoczy, że pewnie na Mastodonie nie, ale to już trzymajmy się rzeczywistości, tego, że był nagłówek, który głosił: Tesla wyłączy ten i ten model, jutro nie pojedziesz do pracy. No. I już. No, klasyk, i już. Nie? Także...
Nie zdarzyło się to jeszcze. Na razie wsiadam. Mówię, zrobiliśmy 29 tysięcy kilometrów. Tych 10 mi się nie udało, żeby dobić do 10 i nigdy jeszcze żadnym samochodem nie zrobiliśmy tak dużo kilometrów. Jeździ się fenomenalnie. A serwizujecie go w Polsce czy za granicą? Jest serwis w Warszawie, ten teslowy, oficjalny, który części ma niedrogie, a robociznę ma standardowo drogą. Tam jest 6 stówek za godzinę, także raczej się go wykorzystuje do napraw, które są ciężkie. A po tym jest cała seria jakby nieautoryzowanych warsztatów już, które wykształciły się w tym kierunku. Zamykając trochę wątek Apple Bloga, nie wiem na ile, bo pewnie nagracie kolejny wideo, podcast z Włodem i z Piotrem. Nie wiem ile, gdzie my jesteśmy na tej osi czasu, co ile wy nagrywacie, ale myślę, że gdzieś w połowie. To jakbyś miał powiedzieć o takim jakby wspomnieniu związanym w ogóle z tą działalnością dookoła Apple, czy z Apple Blogiem, czy z Apple Blogiem TV, takim najciekawszym dla ciebie prywatnie, nie? To co by to było? Jakiś moment? Pewnie współpraca nie, bo wtedy to... No, to jest ciekawe, ale mówimy tylko o tym okresie, kiedy prowadziłem bloga, tak? Tak. No i kiedy było coś pod marką Apple Blog. Nieważne, czy to było TV, podcast, blog, whatever. Tak, na pewno wydanie mojej książki było bardzo fajne. Do dzisiaj mam tutaj tą książkę na półce. Także, pierwszej i każdej kolejnej, no bo te rewizje gdzieś tam się pojawiały. Także to był bardzo fajny moment, bo to było takie fizyczna reprezentacja tego, że to ma sens, to co ja robię. Zresztą też tych książek się w cisz sprzedało, nie? One finansowały moje życie przez wiele lat. I to też jakby taka walidacja, że to nie tylko jest jakiś tam gostek, który gdzieś tam coś pisze w internecie i dużo ludzi mu to kliknęło, tylko faktycznie ludzie chodzili do sklepów i kupowali te książki. Także na pewno to. A tak to powiedzieć, że to była taka ciekawa historia. Tam jest tak, że dzisiaj się już dla mnie to deczko zaciera, dlatego też mi jest miło, jak od czasu do czasu gdzieś się pojawię i mogę sobie powspominać, bo to po prostu był ciąg ciekawych rzeczy. Tam jakby nie było żadnej stagnacji. Przez 6 lat prowadzenia bloga, no powiedzmy, że pierwszy rok to prowadziłem go totalnie jakby hobbystycznie i bez żadnego zamiaru robienia z tego pracy, ale pozostałe lata to już totalnie była robota i full time job. To było tak, że każdy dzień przynosił coś ciekawego. Wiesz, jednego dnia dostajesz zaproszenie na uczelnię, żeby poprowadzić serię wykładów i myślisz sobie, o kurde, to jest mega ciekawe, nie? No ale innego dnia dostajesz notyfikację, jak wyszedł, już nie pamiętam, który to był system, ale Apple zrobiło takiego, wiesz, winka w moim kierunku, co było przezarąbiście miłe, jak był guide dla nowych użytkowników Maca i była ta aplikacja iChat. Była, no. To oni pokazywali demo tej aplikacji i w tym demo wyskakiwała wiadomość od Pawła Nowaka i wiadomość mówiła, hej, pokażę ci, jak używać Maca. Co jakby to było mega miłe, taki wink. Nie? I sobie myślisz, o kurde, no to jest dzisiejsza ciekawa rzecz, nie? Także brak stagnacji i przez te wiele lat prowadzenia tego bloga, no plus wszystkie te znajomości, które gdzieś tam rozpocząłem. My się też poznaliśmy wtedy, nie? Tak, zgadza się. Ja też dzięki tobie w ogóle wkręciłem się w działanie dookoła Apple. No i do dzisiaj sobie tam działam. Oczywiście to była inna... Ja nie jestem tylko jedynym przykładem tego typu osoby, ale to były też zupełnie inne czasy, nie? Na przykład wtedy, kiedy zaczynałem, no nie miałbym też na tyle odwagi, żeby robić ten podcast tak jak robię od 5 lat już, już nie mówiąc o tym, żeby gdzieś tam on finansował sporą część mojego życia, bo wtedy podcasting nie miał szans nic finansować w Polsce. To jest inny świat był w ogóle. Ja pamiętam, jak chodziliście na Kazimierzu do restauracji nagrywać Apple Blog TV już później i no to były takie czasy, jakbyście przecierali te szlaki, że ludzie jak wpadali, że chcą coś nagrać, to policję się wzywało, nie? Teraz to jest dosyć normalne. To były zupełnie, totalnie pieniarskie czasy, nie? Ja pamiętam, w Krakowie robiłem prezentację, jak to jest zarabiać na blogu. To jest moment, sytuacja, w której na blogu zarabianie, to blogi to były nastolatek i nikt nie myślał o tym poważnie i porządnie. I tak samo jak mówisz, nie? Jakby każdy, na każdym kroku trzeba było ludziom tłumaczyć, co się robi. To prawda. I dlaczego? No tak. To jest ja prawda. Lubię, ja bardzo, jak widzisz, lubię, jestem tym early adopterem, nie tylko jeśli chodzi o technologię, ale też jeżeli chodzi o na przykład sytuację, czy jakieś tam prace, nazwijmy je. No właśnie, czyli to zostaje, jeszcze tak trochę nawiązując do poprzednich dyskusji naszych dzisiaj, że jakby to akurat zostaje, nawet jak się wypniesz z tej czy innej bańki, no to jak już masz to DNA swoim, nie? To bycie early adapterem, czy tam geekiem,
no to to ci raczej no zostanie niż nie. Tego się nie da wyciąć, nie? No bo to, to trochę pewno, jest takie... A Apple Watcha ty miałeś? Bo ty Pebble byłeś pierwszym early adapterem a propos tego Pebble świadka. Go, nie? Pebble tak, umrzyło sobie. Jeżeli chodzi o Apple Watcha, to miałem tam jakiegoś Apple Watcha, ale to były takie czasy dosyć pionierskie, że ten Apple Watch sam sobie wartości jakiejś specjalnie nie dawał. Teraz ma to dużo większy sens. Ale ja jestem, po prostu nie lubię za bardzo mieć nic na nadgarstku. Także okay. tego Pebla nosiłem okay. w kratki i po prostu nie mam zupełnie nic na nadgarstku. Uh-huh, po prostu uh-huh. nie lubię tego uczucia. Okej. No dobrze, to też cię ominęło. No widzicie, jakby to nie jest tak, że wszystkiego Paweł spróbował. To jeszcze sporo przed nim, jak będzie chciał wrócić. Jakbyś chciał teraz wrócić, to jest też ciekawy wątek. Jakbyś chciał teraz wrócić do robienia biznesu dookoła Apple, to stary, to ty byś się czuł jak w Disneylandzie. Pewnie tak. Jakbyś musiał wszystkie na przykład produkty, albo dostał wszystkie produkty, jakie Apple ma w najwyższych topowych konfiguracjach, do tego miał po prostu wejść wszystkimi nogami do tego ekosystemu, postawić cały dom na HomeKitie, etc. To ja myślę, żebyś się zdziwił na tylu miejscach i pozytywnie, i negatywnie, że no... Na pewno wierzę, że tak by było, przy czym na przykład też jakby mój wiek pokazuje, że ja po prostu już czasami nie szukam nowości, jeżeli coś dla mnie działa. Pamiętam, że wcześniej było tak, że no okej, to działa, ale zobaczmy, czy jest gdzieś coś innego. Ja już dzisiaj nie mam tej potrzeby. Jeżeli coś działa, no to już raczej zostawiam i rozwijam się w innym miejscu. Ale no, na pewno było to bardzo ciekawe. może ktoś się zdecyduje na taki eksperyment, to przyjedzie z Teslą ciężarową pieniędzy i powie dzień dobry, to ten pan tutaj wróci z powrotem. Nie, ale tak już kończąc, to wydaje mi się też, że kurczę, czasami jest dobrze po prostu zostać z tym, co działa. Nie? Ja jestem parę lat od ciebie młodszy, ale już mam tak, że jakoś mnie to życie uczy, że jak czegoś dotknę, co działało, zwłaszcza w ekosystemie obecnym usług Apple działających po iCloudzie, to niekoniecznie jest dobry pomysł. Nie? Bo na przykład żona może nie móc później włączyć światła. I ten generalnie może się nie dać tego naprawić nawet przez kontakt z Arizona Center, Cupertino, coś tam. Nie? Więc myślę, że to jest taki dobry wniosek, że pewien okres mija, te wnioski, lekcje, o których mówiłeś tyle dzisiaj, zostają, ale czasami one też mają zrobić jedną rzecz, po prostu nauczyć ciebie, że czasami coś jest enough i to jest okej, nie? Tak, to jest bardzo dobrze powiedziane. Myślę, że nie mam wiele dodania oprócz tego, żeby po prostu jak jest się młodym, to żeby eksperymentować właśnie i eksplorować rzeczy i zmieniać je tylko dlatego, żeby je zmieniać. No, po prostu dlatego, że potem jakaś tam się krzywa wypłaszcza i się ma też na to mniej po prostu pojemności, żeby eksplorować. Także 100%. No i dobrze. I tej eksploracji tobie życzę na różnych polach twojego życia, waszego również, nieustannej. Pewno kiedyś jeszcze pogadamy, może książkę byś chciał napisać kolejną. Natomiast wszystkich was zapraszam do oczekiwania na to, aż pojawi się na kanale YouTube, który nadal istnieje, Apple Blog TV, kolejny odcinek, to gdzieś pewnie za 2 lata. I co? No i tak, po prostu dzięki Paweł, że wpadłeś. Dzięki wielkie, Krzyśku. Na pewno Apple Blog TV z Wodkiem jesteśmy znajomymi i dobrymi, także utrzymujemy kontakt, a od czasu do czasu przypomina nam się, że mamy to nagrać i na pewno kiedyś jeszcze nagramy, bo po prostu to jest fun i takie, wiesz, też puszczenie oka dla dostawców widzów, którzy jeszcze czekają. Także dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki, trzymaj się. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.